Dzień dobry Państwu, Barbara Szumna z Domu Kultury. Ponownie się spotykamy. Chciałam Państwu pokazać, jak można sobie umilić czas rodzinnie, kiedy już mamy wiosnę, ciepło, mamy działki. Na działkach mamy nieraz różne altanki, różne mury, które możemy sobie wspólnie upiększyć po prostu jakimś wspólnym malarstwem, wspólnym malarstwem związanym z różnymi tematami, czy z bajką, czy nie z bajką. My akurat znajdujemy się w pasiece, która zajmuje się hodowlą pszczół i to Państwo poprosiło mnie, żeby razem z dziećmi umieściliśmy na ścianie, żeby stała się ona bardziej taka jakby przyjemna, sielankowa, namalować ule związane z tym, z czym się zajmują. Jest to jakby nawiązanie młodego pokolenia do starego, że są ule ukraińskie, gdzie są też ule nowe i ojciec synem jakby opowiada swojemu synowi o hodowli pszczół, jakie to są bardzo ważne w naszym życiu stworzenia, a tu po tej stronie mamy dziadka, po prawej stronie dziadka, który jeszcze tworzył ule, tak zwane ule ukraińskie. Kiedyś takie były ule robione jakby ze strzechy. Więc jakby dwa pokolenia, młode i stare. I dziadek też przypatruje się i przysłuchuje się właśnie tej sielankowej właśnie rozmowie. Powstało najpierw szkic. Szkic po prostu najlepiej sobie narysować albo ołówkiem, albo pastelą tłustą i później zacząć malować pędzlem. W zależności, czy jest to duża powierzchnia, czy mała, małym pędzelkiem, można wałkiem, można wykorzystać gąbki. Dzieci bardzo, bardzo chętnie malowały kwiatki, trawy, uczyły się przy tym, ale mówię, niekoniecznie to musi być związane z pszczelarstwem. Chodzi mi o to, żebyście wykorzystali farby, które się nadają. Nieraz wystarczą trzy kolory zmieszać i powstają różne kolory. Może to być nawet malarstwo monochromatyczne, czyli malarstwo jednym kolorem, że przedstawiamy na przykład coś fajnego, jakąś postać z bajki, czy na przykład co mamy na działce, czym na przykład się zajmujemy wszyscy razem. Może to być postać na rowerze. No, pomysłów jest wiele i tak, żeby wspólnie po prostu gdzieś, gdzie jest wyżej, staną na drabinie tata, mama maluje na dole, wspólnie ustalacie projekt. Może to być nawet na jakimś murze, bo nie wszyscy mają altany, a wiadomo, że mieszkamy, jednak większości osób mieszka w bloku i mamy właśnie takie działeczki, które możemy sielankowo sobie właśnie malarstwem upiększyć. Zapraszam więc Państwa do wspólnej zabawy rodzinnej, malowania nie tyle na altanie, co również na jakimś murze i dziękuję za uwagę. Bardzo zapraszam do miłej zabawy wspólnej rodzinnej, nawet z dziadkami.